O Jezus, ale wam. Ale blisko trwa, chodź, ale knali. Nie, weź ją do łapy, bo to jest, ten podbierak to mamy malutki. O, w dupę, chłopa. Strzelił mi, kur... w dupę planer. Ja dawaj, bier... zawracaj, ściągaj, to ściągniemy linę. Siemano, Łotecki, dzień drugi. Godzina dochodzi 16, a my jeszcze dzisiaj za szczupaczkami nie porzucaliśmy. Wyszliśmy na wodę i pierwsze, czego zaczęliśmy, to od przerwy. Od przerwy, tak. Także wiem, że ci telefon wyjdzie z ręki. Więcej nie będzie gadania. Jesteśmy w przyczółku takim śmiesznym, na środku zatoki, płyniemy do celu. Nie wiem, czy dzisiaj dopłynie. Także dzisiaj może będzie rekreacyjnie. Jak widać, już przeszła nawałnica. Dochodzi 16, my startujemy na ryby. Jak myślisz, Marku? Po idzie już kotwica i złapiemy się po pierwszy fajk. Jak to zagrzmiało? Ale to tam, dlatego że my już wychodzimy. Ale słuchaj, ty, wywalimy chyba cię coś grubego. Dzisiaj konkretna mamucha wyjeżdża. Na pewno. Jedna, ale duża. Jedna, ale duża. Lecimy. Cisza po burzy. Pierwsza miejscówka, idzie dryf kotwa w ruch. Dryf kotwa, niezawodny tutaj przedmiot podczas wędkarskich wypraw. Przydaje się bardzo. Do spowolniania dryfu. Także dzisiaj dryfikiem opierdzielimy tutaj o te trzcinki po kolei. Figa. Jednak ten mniejszy rozmiar robi tutaj lepszą robotę. Pixel baby. Leć. O kurwa. Ale ładnie idzie w rogi. Oj, wyskok. Ale uszeka, ale wiesz. Ale sztuka jest sztuka. Sztuka jest sztuka, dokładnie. Au. Oj. 50. Ale jest. 60. Taki maluszny chyba. Zażar piga ładnie. Pik zarzacego. Zażarty pik, jak nie wiadomo co, po same kule. Pixel baby. Marek wyjął rybę, ale nieduża ryba, jeszcze się miał strzała, także znaleźliśmy rejon, gdzie było tych drań więcej. Ale nie zatrzymujemy się, dlatego że to są małe ryby. Często tak jest właśnie na jeziorach, że znajduje się miejsce i poświęca mu się kupę czasu, ale wjeżdżają małe. Tu szukamy dużych ryb, więc płyniemy dalej. Ewentualnie jak nic się nie będzie działo, to jeszcze jutro sprawdzimy to miejsce. Ale dzisiaj poszukujemy dużej ryby, także odpuszczamy miejscówki na rzecz, a nawet odpuszczamy, można powiedzieć, pewne ryby na rzecz złapania dużej ryby dzisiaj. Big mama lovers. Jest generalnie, pogoda się zmienia, tam mieliśmy, że tak powiem, flautę prawie, że prąd wsteczny, a tutaj zobaczcie, poważne fale. Ale jaka piękna, ty, wyskoczyła. Ale śliczna. Nie aż tak ładna, ale ładna. Dwie ryby tylko czasu. Oj kurde, bardzo płytko siedzi. Ładny. Ładny, 90. Pięknie. No, 9 dych. 90. 90. Mamy farta. Straciliśmy wędkę w tym całym zamieszaniu odpływając, ale przynęta wisi na trzcinach. Mam nadzieję, że jej nie odcięło od wędki. Zaraz zobaczymy, czy Markowi się uda wędziankę wyłowić. No. Jest, jest, a ten. Jest. Jest i wędka. To jest bardzo śmieszna historia. Daj mi tutaj tą wędeczkę. To jest bardzo, bardzo śmieszna historia, bo to jest już drugi raz, jak mi ta wędka wpada do wody, ją wyławiam. Także, znaczy ten kołowrotek. Także on jest mega fartowny.
pierdziel, ale jazda. Ale widziałem go jak nadal, się postraszyłem. Ja pierdziele. O ja. Masakra, człowieku. Jaką przy samej łodzi, ale, ale one mają siłę. Ale stary, ja patrz na a tu się wyłania taka lokomotywa, no i woła wali. Ja pierdziele, ale jazda, ty. Fajna rybka chyba, co? Ale mi daje serducho teraz. Ja pierdziele, jest tu. Ładna ryba, ładna. 90, nie? Na piga, na pig junior. Na drugą manię. O, zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepiej. Tak. Jest rybka. Ale fajnie, taki cisza była, spokój, nie? I nagle tak jest cichutko, nagle taki buch. Ale one są silne tutaj. Ja tylko czekałem, aż zaraz przynętek ma ogonkiem i nagle widzają po prostu ten płyt. I widzicie, to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Jest miejsce, które się wyróżnia od wszystkiego dookoła. Jest struktura dna, która pasuje szczupakom. Dzień po dniu wychodzi ryba. Trzeba tego miejsca przypilnować. I tu do końca dnia, tak jak mówiłem, już siedzimy. Obławiamy to. Zobaczcie, trzecia ryba. I jedna wcześniej. O Jezu, nie strać jej. O, fajnie. Ale ładna sztuka. Ale ma, ma ten od, piękny wzór od dołu. Fajna przynęta tutaj na takie łowienie. Miękka. Takie ryby. Piękna ryba, piękna. Od razu robię zdjęcie, ale śliczna. Pozdrówmy może naszego kolegę od razu na tym filmie. Pozdrowienia naszego kolegi. Tego, co się boi tu na wyjazdy jeździć na nieznaną wodę. No właśnie, o tym nie chciałem mówić, na taki człowiek trochę tajemniczy człowiek. Trochę tajemniczy człowiek, który się boi właśnie których rzeczy. Woli jeździć na łowiska komercyjne, na łowiska już znane, nieduże. Nowych doświadczeń. A zobaczcie, to wody. Jest frajda. Jesteśmy sami. Nie ma nikogo na tym jeziorze w ogóle, no to jest potężna zatoka. Tysiące hektarów, jesteśmy sami na dzikiej wodzie i to jest najpiękniejsze. I ten uderzenie tego szczupaka. Tak. Piękna rybka. Dawaj ją za ogonek, do wody ją włóż, powachluj. Piękna, naprawdę. Wspaniałe branie, to mi się mega podobało. A ty widziałeś w ogóle? Ja to widziałem, stary. Jak ona podeszła, cię przestraszyła. Ja tylko usłyszałem w tej ciszy taki buf, taki strzał, przywalenie. Gdzie? Majestatycznie. Brawo. Yeah. Mamy typowo irlandzką pogodę. Raz świeci słońce, wieje wiatr, zaraz wiatr się uspokaja. Przechodzą chmury, świeci słońce, kurde, taki miszmasz, kurde, pada deszcz teraz. Szaleństwo, ale ryby biorą. Ryby lubią irlandzką pogodę. No, zwracają wspomnienia z Irlandii, tak jak w Irlandii właśnie nad trawami łowimy. Przed chwilą odprowadziła mi w ogóle metróweczka tutaj, tak na oko może mamy z plusem na piga, także robimy napłynięcie jeszcze raz na tą metę i zapodam jej coś innego. Za wolno prowadziłem, na pewno. To jest plus, mamy bardzo czystą wodę tutaj, więc przyspieszę i może jerka jej dam. Jedzie z roli. Na co wziął? Na Giant Piga. Nie jest duża rybka. Pig zdewastowany. Jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie wczoraj straciłem tą przepiękną rybę. I tutaj znowu przed chwilą złapałem tą 90. No i co? Siadł wiatr, więc umożliwia nam to dryf, postanowiliśmy się tu zatrzymać, bo jest to takie miejsce, że w okolicy nic się nie dzieje, a tutaj jak patrzymy dookoła na echosondę, to są piękne zapisy, są trawy. Jest to takie typowe miejsce, gdzie lubi przybywać szczupak. No jak widać, jest kolejna rybka i lecimy po kolejnej. Już teraz po prostu dryf, 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 dryf. Po prostu do końca dnia chyba tu spędzimy. To jest piksza, 23 cm. Rybka na oko taka 7. 5, coś takiego. Także do wody. Ach, pięknie. Pięknie. Podstawa. Pogodę mamy wymarzoną, ale niestety ryby jakieś pół godziny temu stanęły. Zaczęło się od tego, że ja miałem odprowadzenie. Później Markowi delikatnie wzięło, tak? Wziąłem, przyciąłem, jeszcze ją widziałem znowu. To był taki chyba sygnał, że one przestają żerować
i od pół godziny, 40 minut się nic nie dzieje, ale znaleźliśmy takie miejsce naprawdę, które produkuje ryby. To jest odcinek, myślę, Marku, nie wiem ile, 300 metrów, nawet nie, z 250 metrów takich łąk. I moim zdaniem jest tu kilkadziesiąt szczupaków i to dużych. Więc tak naprawdę najrozsądniejszą metodą byłoby pilnowanie tego miejsca po niemiecku cały dzień. I byśmy na pewno tutaj sporo ryb wynaleźli, ale przychodzi moduł. Dzisiaj już przyszedł, Kićka odebrała moduł, przyjechał pociągiem do nas. Także jutro będziemy skakać. Pyk, pyk, pyk. Na pewno to miejsce jutro kilka razy odwiedzimy, tak, a więc... Bo tutaj jest duży potencjał na fajną, dużą mamukę. A więc do jutra.